Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. W kolejnym odcinku znowu mam gościa, o którym będziemy rozmawiać o współczesnym rozumieniu słowiańszczyzny. Jest to Ziemowit Szczerek. Cześć. Cześć, hej. Słowem wstępu, bo rozmawialiśmy już wcześniej o tym, że słowiańszczyznę możemy rozumieć na wielu różnych poziomach, ale tak naprawdę ten, którego nigdy ja nie poruszałam, to jest taki związany z tym, jak współcześnie w pewnych aspektach popkultury ta słowiańszczyzna się widzi. I najlepszym przykładem jest tego słowiański przykód, o którym już wspominaliśmy. No tak, jakby to jest taki fenomen, który się pojawił stosunkowo niedawno. To w ogóle jest chyba taki najbardziej nowoczesny ever aspekt właśnie tego odbicia słowiańszczyzny w kulturze, no bo to jest, pojawia się razem z memami, razem z tą kulturą internetową, kulturą memów. No i to jest taka trochę, mam wrażenie, perwersja peryferii, to znaczy, że w momencie, kiedy Europa Wschodnia jakby już zaleczywszy tą swoją podstawową potrzebę przynależności do tego przytulania się do zachodniego centrum i zaczęła odrzucać zachodnią perspektywę na swój temat. To znaczy, no jak większość peryferii w pewnym momencie zaczęła swoje, no powiedzmy, nieokrzesanie, cywilizacyjne niedowartościowanie, które tam jest spowodowane, nie wiem, bardziej rachityczną formą niż na Zachodzie, przekuwać w coś w rodzaju atutu. To znaczy, no jesteśmy barbarzyńcami, no i dobrze. Jesteśmy, nie wiem, o wiele bardziej silni, krzepcy niż Zachód, który jakby z tej perspektywy jest zepsuty, czy nie, popadający w degenerację, dekadencję i tak dalej. No i jakby ten słowiański przykód, który jest takim, mam wrażenie, ten kucający Słowianin jest właśnie tym dzielnym gierojem, który... Wojownikiem, tak, no, który jakby pokaże Zachodowi, bo to jednak mimo wszystko no, jest wykorzystywane, są te wątki w tej, powiedzmy, obecnej nie wiem, walce cywilizacyjnej pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jeżeli na przykład Rosja przyjmuje taką narrację, że Zachód właśnie, nie wiem, zachorował i kobiety z brodą po nim latają, no to wtedy my przyjedziemy na czołgach i im pokażemy ich, wyleczymy faliczną lufą czołu, wiesz, jakby, no to takie trochę w tą stronę, politycznie jest wykorzystywane. Brzmi trochę strasznie. No tak, brzmi strasznie, ale w gruncie rzeczy, no myślę, że to nie tylko tego typu, nie wiem, jakaś duginowska, czy po prostu, wiesz, populistyczno wstawaniowo-skoleniowa retoryka może przyjmować, wiesz, ten, może się jakby próbować pieczętować tymi skłócającymi Słowianami. Ja w sumie też to robię, chociaż akurat bardzo daleko mi do tego typu spojrzenia na świat, jednak mimo wszystko jestem, powiedzmy, no po zachodniej stronie mocy to raz i tam po bardziej lewicowo-liberalnej, ale no to odrzucenie tego ciągłego porównywania się przez peryferia do centrum, no myślę, że może być ponadpolityczne. Znaczy jakby no obecnie ewidentnie Rosja, czy w ogóle te wszystkie tam powiedzmy no reżimy, które uprawiają tę politykę stawiania z kolan, ewidentnie jakby sięgają po tego typu narracje, nie? Że właśnie my jesteśmy tam krzepcy, silni, być może trochę, wiesz, przybrudzeni, być może trochę nie ubrani jak te całe liberalne elity, no ale jednak mimo wszystko w tym jest wartość. No a czy jakby no prezydentem, powiedzmy, tych kucających Słowian byłby Putin, prawda? Na niedźwiedziu. Na niedźwiedziu, no właśnie, Putin na niedźwiedziu z gołą klatą, lud rosyjski, który pcha samolot, jakby swego czasu była taka informacja o tym, jak to gdzieś na Syberii Rosjanie musieli popchnąć samolot, żeby wystartował. No i za Jelcyna, kiedy jeszcze jakby Rosja próbowała się określić wobec Zachodu tak na takiej zasadzie, że uczeń, nauczyciel, no to jakby wszyscy by się wstydzili tego newsa. A teraz, w momencie, kiedy właśnie Rosjanie są tymi kucającymi Słowianami, no to wręcz jakby jest powód do dumy, prawda, że i co, i że taki naród, który potrafi popchnąć samolot, żeby wystartował, chcą złamać sankcjami, wiesz, no i jakby tak w ten sposób to się zaczęło mówić. No ale jakby no, myślę, że to też nie tylko, że no nie ma sensu jakby oddawać im całości, wiesz, do kucającego słowiaństwa, no bo w gruncie rzeczy to jest, no, zwykły stereotyp czy antystereotyp kolejnych peryferii, a akurat, no, stereotypy dotyczące innych peryferii, typu, nie wiem, Europy, czy nie wiem, południowych, czy zachodnich, mam na myśli Irlandię, już dawno funkcjonują. I teraz jakby wschodnie peryferie Europy się pojawiły jako ważny stereotyp, czyli my. Ten wątek stereotypu, o którym mówisz, to mam wrażenie, że to jest coś, co gdzieś bardzo głęboko też w nas siedzi. I właśnie przez długi czas, coś nawet nie tyle stereotypu, co kompleksu. Tego właśnie z
zachodniego i tak dalej. I to też jest ciekawe, że w tym momencie jakby na symbol tej słoweńszczyzny wcale się nie wybiera też czegoś starego, co by udowadniało nam prawa, powiedzmy, do tego miejsca, w którym jesteśmy, co raczej blokowiska PRL-owskie w Polsce, a no na wschodzie radzieckie. I jak myślisz, dlaczego właśnie szukamy tego tutaj i teraz, w tej historii, która w sumie nie jest fajna? Ja wiem, czy ona też nie jest fajna, zależy chyba od punktu widzenia, wiesz, jakby jest z niej gigantyczny potencjał romantyczny, wiesz, jest z nim gigantyczny potencjał narracyjny, wiesz, no jednak mimo wszystko Związek Radziecki, wiesz, i cały komunizm, to wszystko, co urządziło, powiedzmy, wiesz, przestrzeń, przynajmniej tą stereotypową przestrzeń w Wyszehradzkich Słowiańskich, czyli blokowiska i tak dalej, no to był pierwszy moment w historii, kiedy wschód Europy nie tylko rzucił wyzwanie, wiesz, cywilizacyjne Zachodowi, ale wręcz narzucił do pewnego stopnia nowe reguły, wiesz, tej, no bo jakby, no bo w momencie, kiedy Rosja przestała ścigać Zachód w ramach, nie wiem, rozwoju cywilizacyjnego, naukowego, przemysłowego, każdego, tylko jakby stworzyła zupełnie nowy system, do którego Zachód się musiał odnieść, żeby samemu się uratować przed rewolucją, no to to w gruncie rzeczy jednak mimo wszystko z takiej perspektywy czysto mitologicznej jest bardzo ważny moment. Plus to jest też jakby no coś, co nas określa, znaczy jakby no nie możemy, rozglądając się dookoła, nie widzieć tych bloków. Niestety. A jeżeli, no niestety, wiesz, jakby te blokowiska tak naprawdę wcale nie są takie złe, jeżeli chodzi, wiesz, o ich zaprojektowanie i tak dalej. Oczywiście, jak to, wiesz, jak to w komunie wykonanie było wiele gorsze i tak, no ale jakby w momencie, kiedy je się fajnie... Ale okej, płodeć. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten, właśnie ten krajobraz kulturowy, który jest wokół nas, no to odnosimy się do tego. Nasze peryferia to nie są peryferia jakby południowe, czyli słoneczne, czyli wąskie uliczki, czyli fajne kolory, wino i tak dalej. Świecące słońce. No tak, tu się trochę inaczej żyje, nie? Tutaj się, wiesz, właśnie kuca w tym błocie między blokami, ale to też nie znaczy, że nie można w tym dostrzegać jakiegoś perwersyjnego piękna. Ja akurat, wiesz, to lubię. No i myślę, że to jest właśnie to, wiesz, jakby szukanie takiego czegoś, co nas określa i jakby powiedzenie, nie podoba wam się? Uważacie, że to jest brzydkie, paskudne? No to stupcać, wiesz, jakby nam się podoba, wiesz, jakby i to jest nasze. No a historia, no wiesz, no też jak to peryferia, wiesz, południowe peryferia, no to mają jednak historię, wiesz, no starożytną, zanim stały się peryferiami, tak, prawda, były, wiesz, centrum cywilizacyjnym, wiesz, i to właściwie wszystko jedno, czy Grecja, czy Italia, czy, wiesz, powiedzmy, wiesz, Iberyjski, czy nawet, wiesz, Afryka Północna, czy Bliski Wschód, wiesz, no u nas tak naprawdę, no mimo, że to są miejsca, z którego, powiedzmy, wszyscy tak naprawdę przyszliśmy, bo i Indoeuropejczycy, wiesz, i którzy zresztą byli dokładnie tym samym, czym później byli, nie wiem, Hunowie, Awarowie, Madziarowie, no to my jesteśmy jakby na skraju otchłani, powiedzmy, wiesz, mówiąc takim, no, żeby się znowu do mnie Adam Balcer nie przykrzenił. No ale jednak mimo wszystko jest to innego typu historia, no i tutaj musieliśmy sobie raczej, wiesz, dobudowywać jakąś wielką lechię, żeby stawić czoła historii, wiesz, zachodu Europy. Tak udowodnić naszą wielkość też. No bo w gruncie rzeczy, wiesz, wszystko inne, to co mieliśmy w historii, no to było albo jakaś forma kopywania, wiesz, tego zachodniego centrum, no a coś naszego, co my takiego, no... dawaliśmy od samego siebie, to już jest trochę kwestia inna, no bo tego nie było zbyt wiele. Mimo wszystko. Ten wątek w tym całym słowiańskim przykucu i tej otoczce też jest dla mnie o tyle ciekawy, dlatego że on pojawia się w takim dosyć dziwnym miejscu, to znaczy są osoby, które z jednej strony, no tak jak ty to gdzieś wykorzystujesz, są osoby, które właśnie też tym żyją, w takiej zasadzie, ale też jest grupa ludzi, którzy całkowicie się próbuje gdzieś od tego odciąć. Właśnie sięgając czy do tej wielkiej lechi, czy nawet bardziej do potwierdzonych rzeczy, jak właśnie wczesne średniowiecze, w ogóle religia, kultura Słowian i tak dalej. I to, co teraz mnie zastanawia, tak jak o tym rozmawiamy, czy to się da w ogóle pogodzić? To poszukiwanie właśnie czegoś starego, takiego estetycznego w gruncie rzeczy, w taki sposób bardziej neutralny, nieobiektywny, ale wiesz, co mam na myśli. Wiesz co, ja bym przede wszystkim zakładał, że to się przede wszystkim godzi. To znaczy, wiesz, przede wszystkim ta estetyka Squatting Slav, tych kucających Słowian, nie jest automatycznie paskudna i brzydka, wiesz, są przecież, nie wiem, projektanci, którzy bazując na, wiesz, nie wiem, dresach i całej tej gopnickiej estetyce, wiesz, robią rzeczy, które są, no, coraz bardziej classy, wiesz, no, jakby wychodząc, powiedzmy, z tego swojego rodzaju, wiesz, uwznieślenia, niedowartościowania, wiesz, no,
buduje się coraz więcej rzeczy, które są estetyczne, wiesz, dobrze zaprojektowane i tak dalej. Na przykład, wiesz, nie wiem, masz nawiązujący do estetyki Squatting Slavs Black Metal, gdzie jakieś, wiesz, ziomki w dresach, ale pomalowane black metalowe, wiesz, na twarzy te czarno-białe maski. Okej, to brzmi jak coś, co muszę sprawdzić. To jest totalnie zarąbiste, wiesz, jakby to wiesz, jadą na pacę samochodu, wiesz, z taką beczką, w której, wiesz, płonie ogień, jak na raperskich teledyskach, i ta beczka ma trzy paski Adidasa. I oni też, jakby, wiesz, to jest takie łączenie właśnie tej estetyki, no właśnie black metalowej, z tą gopniską, no i opowiadają, jak tam, nie wiem, gdzieś tam siedzą w chtonicznych podziemiach piwnic, gdzie mają siłownie zrobione, wiesz, jakby takie połączenie, wiesz, tutaj jakieś Cthulhu, tutaj, wiesz, kaciałka, gdzie tam gopy sobie wyrabiają, wiesz, mięśnie i tak dalej. No jakby, no, wiesz, i jakby, no i to się wciska w coraz więcej aspektów. Okej, okay, no. Ale to akurat nie zahacza czasem o kicz jednak mimo wszystko? No wiesz co, tak, ale czy popkultura jako taka nie jest skazana na bycie kiczowatą, wiesz, w pewnym sensie? Plus, no wiesz, no kicz, ale dobrze zaprojektowany, czy powiedzmy jakaś, wiesz, jakaś bardzo komiksowa, przerysowany wątek, który jest dobrze zaprojektowany, no chyba przestaje być kiczowaty. Ja w ogóle mam wrażenie, że już ta kategoria kiczu to już tak jakby w dobie wszechobecnej ironii i, wiesz, nakładania kolejnych warstw interpretacyjnych, no to już... No nie wiem, wiesz, a w sumie nawet już nie jestem pewien, czy Zenek Martyniuk jest kiczem, wiesz, w tym momencie, wiesz, jakby no ja uważam, że to jest... Nie wiem, dość, wiesz, zabawna interpretacja czegokolwiek, ale no biorąc pod uwagę, że na przykład jest teraz jako tam, nie wiem, główny wątek w tam kampanii dużego sklepu multimedialnego, no to wygląda na to, że próbuje się z niego zrobić coś w rodzaju Johnego Casha, wiesz, jeżeli chodzi o estetykę, prawda? No z Johnego Casha też tak naprawdę zrobiono, wiesz, Johnny Cash przecież zanim się za niego wzięli poważni dźwiękowcy, no to też był takim, wiesz, takim kiczowatym country. Ale potem, kiedy, wiesz, pozorni realizatorzy się za niego wzięli, to się okazało, że to jest zajebiste. I że to można jakoś ogarnąć. No myślę, że po prostu to jest, to się teraz z tym robi, to jest właśnie takie klasyczne uszlachetnianie czegoś, co być może na początku było kiczowate, ale to wcale nie idzie w tą stronę. A w którą w takim razie? No jakby, mam wrażenie, jaką właśnie, widzisz przyszłość z tego? No, jeżeli powiedzmy stereotyp Irlandczyka na zachodzie, czyli powiedzmy, wiesz, takie no nierozwinięte zachodnie peryferia, on właśnie był tak naprawdę bardzo podobny do stereotypu Słowianina, prawda? Czyli peryferyjny konserwatyzm, rozmodlenie, alkohol, bicie żony, przemoc domowa, napierdzielanie się przed najpami i tak dalej. No i ogólnie wiadomo, brak edukacji, czyli prostactwo, etc. No i w pewnym momencie Irlandczycy jakby wzięli ten stereotyp za łeb, powstał, wiesz, ten jakby ta cała figura takiego, wiesz, takiego rzucającego się do wszystkich Irlandczyka. Oni to jakby, to rzeczywiście rozwijając swój kraj, ekonomię i tak dalej, od tego stereotypu nie uciekali, tylko po prostu go z jednej strony zmieniali, a z drugiej strony popkulturowo obrabiali, prawda? No i on po prostu jakby wpisał się normalnie w tą mapę autostereotypu czy zewnętrznego stereotypu Europy. No peryferia południowe miały dokładnie to samo, prawda? Tylko że one są, powiedzmy, bardziej estetyczne, no bo zawsze jest ładnie, jak coś zaświeci, wiesz. Jeżeli pojedziesz do Gruzji latem, no to jakby zobaczysz, wiesz, nawet jeżeli, powiedzmy, jest tam jeszcze jakaś rozjebka, która została, no to ona w tym słońcu, w tej zieleni wygląda jak jakieś, wiesz, egzotyczne ruiny. Ale jeżeli pojedziesz zimą, kiedy nie ma liści i tak dalej, to wygląda jak, no na przykład, albo jeszcze głębiej, no to wygląda, wiesz, jak jakiś, kurwa, górski Donbas, no nie, wiesz, no i to jest właśnie jakby to, no jakby, no kwestia oświetlenia, wiesz, temperatury i ogólnie tej całej, wiesz, nie wiem, otoczki. No i każdy jakby lepi ten swój obraz z tego, co ma, no i my też lepimy z tego, co mamy. Ja uważam akurat, wiesz, że to jest bardzo fajne, bo, wiesz, nasza rzeczywistość jest dość punkowa, wiesz, taka, wiesz, zresztą ona bardzo dobrze na przykład fajnie służy jako tło do jakichś, nie wiem, postapokaliptycznych teledysków, jak jest taki teledysk takiej duńskiej piosenkarki, która był kręcony w Kijowie i to właśnie jest zrobiona z tego estetyka Mad Maxa. Chociaż to też się zmienia, bo tak naprawdę, no, tej takiej stereotypowej wschodniej europejskiej rozjebki jest tak naprawdę już coraz mniej. Prawda, to się zmienia, ale wciąż jednak robimy za tło do obrazów wojennych i tak dalej. Ale wspomniałeś o Kijowie, a też pisałeś przecież o Ukrainie i trochę o polskim postrzeganiu Ukrainy. I to mnie też bardzo interesuje, bo my tak naprawdę jako Polacy, używając kategorii my, powiedzmy, jesteśmy na granicy tego centrum i peryferiów i mam wrażenie, że też my trochę pływamy między tematem, że z jednej strony chcemy być jak Europa Zachodnia, ale potem jak skręcamy znowu bardziej na wschód i jest gdzieś jeszcze ta Ukraina, bo z Białorusią chyba aż tak nie mamy takiego problemu jako naród, powiedzmy, mam wrażenie, że ta Ukraina jest zawsze takim przykładem, że tam mają gorzej, więc my jesteśmy bardziej zachodni.
No tak, no ale z kolei dokładnie w ten sam sposób patrzą, jak Polacy na Ukrainę patrzą na Polskę Czesi, prawda? Czyli jednak no, im bliżej tego centrum, tym bardziej to, co jest na wschodzie, jest właśnie niedowartościowywane i no, to jest właśnie ten paradoks, no jakby ten jednoczesny kompleks wyższości i niższości, no, jakby, no to jest dość klasyczne dla ludzi, którzy muszą się określić, jakby wiesz, no latasz od tej apoteozy kłócającego Słowianina do jakiegoś czegoś, co jest na wschód. Wiesz, Węgrzy też to mają, jakby no, z jednej strony cieszą się z tego swojego azjatyckiego pochodzenia, jakby dowartościowują je, wszędzie sobie wieszają tych wojów Arpada i tak dalej, ale na przykład na Ukrainę mówią, że to jest Azja, to nie jest Europa i że w ogóle tam się lepiej nie zapuszcza. Natomiast no tak, ta wschodniość jest jednak gorszością w rozumieniu takim powiedzmy masowym, no i tą gorszość, którą sami doświadczamy ze strony Niemców, okazywanie wiesz tego, powiedzmy, że jesteśmy gorsi ze strony, wiesz, nie wiem, takiego właśnie niemieckiego, popularnego stereotypu, czy nawet czeskiego, przerzucamy dalej na wschód. Swoją drogą Czesi też są śmieszni w tym, bo generalnie rzecz biorąc, czeski stereotyp na temat Polski jest taki, że my tu jesteśmy taką, powiedzmy, no, wschodnią pustką, a oni są starym, porządnym, mieszczańskim i zindustrializowanym krajem. Ale pojawiła się niedawno taka książka w Czechach, ona nie była na polski tłumaczona, a szkoda. Nosi tytuł Za Alpami. Chodzi tam o to właśnie, że Niemiec konfrontuje się z Czeszką i jakby w takiej sytuacji, kiedy zawsze Czech stara się pokazać swoją przewagę nad Polakiem, mówiąc, że on jest właśnie z tego zachodnioeuropejskiego, zindustrializowanego, mieszczańskiego kraju, a my jesteśmy gdzieś tam ze wsi, to konfrontując się z Niemcem, zdaje sobie sprawę z tego, że ta cała industrializacja, mieszczańskość i tak dalej, to jest jednak model niemiecki. I kiedy w tej książce, w tym Za Alpami Niemiec pyta Czeszki, no dobrze, to w takim razie co jest właściwie czeskie? To ona jakby trochę martwieje, a potem mówi Morawska Wesnice, Morawska Wieś. Czyli w gruncie rzeczy no, cofamy się coraz bardziej na te właśnie sielsko-agrarne idylle, z której tak naprawdę Czesi się wyśmieją z Polaków, prawda? No i to jest właśnie to, tak? To jest taka trochę, no, paskudna klątwa tych peryferii, no bo ona jest przede wszystkim etycznie kiepska, wiesz, jest no bardzo mało szlachetna gatunkowo, no jest to po prostu zwykłe wyrzucanie dalej tego gorącego kartofla gorszości, no ale no tak, no jakby, no tak to zazwyczaj wygląda. Oceniać procesy społeczne w sumie to jest trochę jak oceniać, nie wiem, trzęsienie ziemi, czy wiesz, czy wiatr wieje, no po prostu one są. Ale z drugiej strony też, okej, że wschód tam, że oni mają gorzej, więc my się trochę tym pocieszamy, ale jednocześnie i ja mam takie wrażenie też już gdzieś od dawna, im bardziej jakby też w tym siedzę, tym bardziej to widzę, że jednocześnie ten wschód jest szalenie pociągający i wręcz egzotyczny. No tak. To mi się w ogóle zawsze pojawia, kiedy rozmawiam z ludźmi o tym, czy o Słowianach było w szkole. I odnoszę wrażenie, że właśnie jakby oczekując tego wątku słowiańskiego w szkole, oczekujemy czegoś egzotycznego, czyli czegoś innego niż to, z czym się spotykamy na co dzień, w co po prostu jakby wsiąkło w naszą kulturę i czego nawet nie dostrzegamy. I znowu ta Ukraina, bo to też mnie osobiście jest najbliższy temat, też chyba jawi nam się właśnie w taki sposób, jako coś egzotycznego i dzięki temu taki symbol tej słowiańskości, taka słowiańskość w pigułce. No trochę tak, wiesz, no tak jakby to jest chyba taka trochę nasza przestrzeń przygody, wiesz, no bo jakby mając te słowiańskie korzenie, to jest trochę tak, jakbyśmy mieli jakiegoś ekstrawaganckiego super dziadka, wiesz, do którego chcemy poznać, żeby się bardziej określić. No bo tak, no z jednej strony wszystko, co nas otacza, jest nie lub bardziej udanym wariantem cywilizacji zachodniej. No ale jednak ta cywilizacja zachodnia funkcjonuje w ramach tej słowiańskości, prawda, która się manifestuje, wiesz, nie wiem, w języku, nawet w klimacie miejsc, wiesz, jakby no zawsze na przykład ostatnio rozmawiając z takim znajomym ukraińskim, siedzieliśmy na wsi polskiej i wiesz, patrzyliśmy na te wszystkie sady, to było lato, wiesz, na te drewniane płoty i pomiędzy tym wszystkim zimne, ciężkie, łacińskie kościoły, totalnie zachodnie, wiesz, ten zimny kamień, chłód wnętrza, jakby wiesz, i to jest coś, z czym ja się wychowałem, jakby no, z jednej strony właśnie to drewno, sady i cała ta, powiedzmy, ta słowiańska w kształcie agrarna idylla. No a z drugiej strony, wiesz, te kamienne mury, które są tak naprawdę trochę z innego świata, wiesz, bo ten Ukrainiec, który jakby ma bardzo podobne doświadczenia jakby w tej sielskości, czyli właśnie tych drewnianych domów, etc., on ma to kontynuowane w drewnianych cerkiewkach i jemu to już się nie kojarzy z zapachem kadzidła takiego gdzieś tam w tych kamiennych murach i zapachem tam wilgoci zimnej, tylko zapachem kadzidła w tych pachnących też żywicą, wiesz, drewnie, jakby wiesz, i to się kontynuuje, jakby. Więc tutaj ta forma jest no jednak bardziej konsekwentna, wiesz, tam na Ukrainie.
No i my jesteśmy tacy trochę rozdarci. No tutaj, wiesz, z jednej strony faktycznie aspirujemy do tej zachodniości. Ja też aspiruję, bo ja się dobrze czuję w tych kościołach, mimo że jestem ateistą, to jednak no, czuję, że przynależę do tego kręgu kulturowego. No ale jednak coś po drugiej stronie zostawiliśmy. To jest tak trochę jak z tymi Czechami i niemieckością, prawda? Że oni jakby no, wiedzą, że istota tego, co ich określa, bije gdzie indziej. Bije trochę bardziej na zachód, a u nas... Być może nie jest to istota tego, co nas określa, ale jakiś bardzo ważny element tego jest gdzieś dalej na wschodzie. No i też może dlatego tak nas tam ciągnie, wiesz, perwersyjnie czy nieperwersyjnie, żeby właśnie tego dotknąć, żeby to jest zrozumieć ten, jakby tę część siebie samych. Albo też, bo na przykład mam wrażenie, że bardzo często jeździło się, być może dawniej na wschód, po to, żeby zobaczyć w skondensowanej formie to, czego w samych sobie nawet być może bardzo nie lubimy, wiesz, bo na przykład, nie wiem, jeżeli nie przeciętny Polak przez pół roku miewał depresję, wiesz, patrząc na rozwalone blokowiska i na, nie wiem, buractwo policji czy prostackość ustawień społeczno, nie wiem, politycznych, no to jak jechał na wschód, no to widział to w formie, powiedzmy, jeszcze bardziej hardkorowej. I była to forma też pocieszenia chyba. Z jednej strony pocieszenia, z drugiej strony być może, wiesz, takie dotykanie, wiesz, po prostu bolącego zęba. Jak myślę, że tutaj jakby, wiesz, tych psychologicznych powodów, dla którego to się dzieje, wiesz, no jest mnóstwo, no. Ale też przede wszystkim, no to jest właśnie też ta, wiesz, przestrzeń przygody. Z jakiegoś powodu Polacy w przeciwieństwie do innych narodów Europy Środkowej czy Wschodniej dużo jeżdżą po swojej okolicy i to nie tylko, wiesz, na Ukrainę, ale, wiesz, do Rumunii, na Bałkany, wiesz, no rzadko widzę rumuńskich kuców z plecakami chodzących po Górach Świętokrzyskich, natomiast polskich kuców z plecakami chodzących po rumuńskich Karpatach jest mnóstwo, więc tych teorii, dlaczego Polacy, wiesz, są tak aktywni tutaj, no też, powiedzmy, można byłoby trochę poszukać, no ale to... Ale to mi się tak podoba. A tak trochę na marginesie tego wszystkiego, no bo ty też jeździsz po tych, tych okolicach. Jest jakieś miejsce gdzieś tam na wschodzie, które szczególnie cię jakoś... bo czy nie to, że jest bliskie, które jakoś szczególnie cię ujęło, do którego chętnie wracasz? Nie zapytam, gdzie czujesz słowiańskość, bo nie do końca o to mi chodzi, ale też. Też sobie do końca nie wiadomo, co jest słowo. Tak, ale, nie wiadomo. No ale okej, no w sensie... Bardzo lubię Galicję ukraińską, dlatego że jest takim wariantem, powiedzmy, wiesz, tej austro-węgierskości, którą znam stąd i w ogóle z całej tej Habsburgii. Poza tym, wiesz, właściwie cała Europa Środkowa to jest dla mnie trochę spełnione historie alternatywne, bo na przykład jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jakby wyglądała Polska, gdyby była kolejną Republiką Związku Radzieckiego, no to wystarczy pojechać na Wieńczyznę, żeby zobaczyć, w jaki sposób tamta rzeczywistość jest ogarnięta i na przykład co by się stało z językiem polskim, gdyby był otwarty na wpływ języka rosyjskiego, jak na przykład ukraiński, prawda, w takiej samej sytuacji. No bo ten wileński polski jest, wiesz, bardzo przesycony, wiesz, rusytyzmami, właściwie jest takim czymś rodzaju surżyka, wiesz, czy tresjanki, tylko że, wiesz, nie tam rusińsko-rosyjskiej, tylko polsko-rosyjskiej. Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, co by było, gdyby Polska bardziej utrzymywała się w kręgu kultury niemieckiej, czyli tam Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, czy później, zamiast iść na wschód, no to wystarczy pojechać na Węgry, gdzie też, powiedzmy, no, kraj podobny do Polski, czyli rolniczy z dużym rozwarstwieniem pomiędzy szlachtą a chłopstwem i z mieszczaństwem w dużym stopniu niemieckim, właśnie nie poszedł na wschód, tylko się zbliżył do Niemiec i jakby cała forma Węgier tak naprawdę jest tym uwarunkowana, prawda? Więc jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, co by było, gdybyśmy nie zawierali Unii z Litwą, tylko, nie wiem, wchodzili bardziej, wiesz, w ustawienia niemieckie, no to właściwie nie trzeba sobie tego wyobrażać, tylko można pojechać tam. I tak dalej. Czechy, powiedzmy, są wariantem, nie wiem, można na przykład je porównać do Wielkopolski pod wieloma względami, bo też jakby mamy tutaj słowiańską kulturę rdzenną z niemiecką tą cywilizacyjną tą. No i jakby szukanie tego typu rzeczy mnie strasznie kręci. Ale jest jedna rzecz, jest jedno miejsce, które zawsze lubię przejeżdżać. Strasznie lubię jechać z Podlasia, z Polski przez Pribałtykę do Finlandii, do Skandynawii, bo wtedy widać, jak ta podlaska wschodnioeuropejska chata zamienia się stopniowo w skandynawską. To znaczy jakby to nie jest, jakby widać, że to nie są odrębne rzeczy, tylko w momencie, kiedy wjeżdżasz na Litwę, to trochę tam znikają przybudówki przy tych domach. Jak wjeżdżasz na Łotwę, to znikają płoty. Jak wjeżdżasz do Estonii, to ta sama chata już zyskuje, nie wiem, trochę większe okna i trochę inny kształt dachu, a jak wjeżdżasz do Finlandii, to już mamy taką czysto skandynawską, powiedzmy, estetykę i wtedy widać, że pomiędzy tą słowiańskością a germańskością nie ma tam uskoku, tylko to jest, jak na przykład to widać na Odrze, tylko to jest swego rodzaju kontinuum cywilizacyjne, wiesz. I to, no, takie rzeczy mnie kręcą i w takie miejsce lubię jeździć. Też sobie można powiedzieć, że to jest po prostu mieszanka kultur, tak na dobrą sprawę, to wszystko, no, kontinuum, tak, no. Wiesz, no, ten uskok pomiędzy zachodem Polski a wschodem Niemiec, no, to głównie, wiesz, no, chodzi o, no, przesiedlenia i tak dalej. Wcześniej ten uskok był gdzie indziej, on był dokładnie w środku Polski, czyli tam kończył się zabór niemiecki i, no, zabór pruski i austriacki i zaczynał rosyjski, wiesz, bo tam wtedy tak naprawdę szła żelazna kurtyna i do tej pory, wiesz, ja strasznie lubię jeździć po Polsce i szukać, wiesz, śladów tych dawnych granic, bo one są niesamowicie widoczne. Na przykład, nie wiem, zakopałem się kiedyś pod Krakowem w momencie, kiedy jechałem drogą, która skończyła się w miejscu, gdzie 100 lat temu była granica, wiesz, Austrii.
kilkaset metrów dalej jest już wieś, wiesz, tylko ta wieś jest po dawnej rosyjskiej stronie i do tej pory nie ma tam drogi, w sensie ci ludzie jakby nie czują specjalnego powodu, żeby się ze sobą, wiesz, komunikować bezpośrednio, bo tam po prostu nigdy tego nie było, wiesz. Ja tam próbowałem przejechać na dziko i się zakopałem tam po prostu samochodem. Ale też jakby te różnice ogólnie rzecz biorąc widać. Teraz mam w sumie fajną właśnie próbkę tego, no bo tak, tydzień temu jeszcze byłam we Wrocławiu, przejeżdżałam przez Góry Świętokrzyskie i jestem w Warszawie, gdzie w sumie i zabudowa, i całe klimaty, i to wszystko jest widoczne, że ta historia też gdzieś tam żyje, te zmiany. No i w sumie jakby to miejsce też, w którym rozmawiamy, tak, z jednej strony mamy za plecami Stare Miasto, czyli tę kulturę, jak to powiedziałeś, bardziej zachodnią, z widokiem na łachy piachu na Wiśle. No tak, bo siedzimy na Skarpie Wiślanej i patrzymy na Europę Wschodnią z Europy i to bynajmniej nie Wisła, tylko samochody. No ale tak, no jakby siedzimy sobie u stóp Starego Miasta, które jest gdzieś tam wbudowane na hanzatyckich wzorach, ciągnących tutaj z północy, tam przez Państwo Krzyżackie, gdzieś z Nadbałtyku. A po drugiej stronie już mamy w Europę Wschodnią, czyli tę płaską Pragę, czyli próg, z którego już jest właściwie prosta droga na Podlasie, wschodnie Mazowsze i dalej na Białoruś, do Rosji, po sam Ural. No generalnie tak, no siedzimy sobie na granicy, mam wrażenie, Europy Środkowej i Wschodniej, można tak to sobie roboczo nazwać. I wciąż dzisiaj jest to jeden kraj i te dwa porządki tak naprawdę muszą się gdzieś stykać. No tak, i one nawet chyba się nie tyle stykają, co one się po prostu ze sobą tak mieszają. Wiesz, no nie wiem, no strasznie lubię jeździć na Podlasie, ale to jest naprawdę inny świat, wiesz. I to naprawdę widać, że to jest zupełnie, że to jest jakby ten kawałek takiej mocno wschodniej Europy z jej tak mocno wschodnią estetyką i nawet treścią. I jakby, wiesz, porównywanie tego do, nie wiem, na przykład Śląska Cieszyńskiego, który jest z kolei, wiesz, no, mocno środkowoeuropejski w swojej formie i kształcie, no to tak naprawdę to, że te dwie rzeczy funkcjonują w jednym państwie, to jest, no, bardzo niesamowite, wiesz, jakby jest to bardzo dalekie od tego wyobrażenia na temat polskiej monokulturowości i tego polskiego monoformia, prawda, w które gdzieś tam niby kiedyś tam się zabetonowaliśmy rzekomo. To też jest ciekawe w tym kontekście, że tak naprawdę Słoweńszczyzna jest pełna różnorodności, mimo wszystko, że to nie jest monolit, to chyba warto powiedzieć, bo ja czasem mam wrażenie, że też tak staramy się to obejmować i w ogóle, że się używa słowa, że coś jest słowiańskie, bez takiego różnicowania, że nawet już nie chodzi mi o takie narodowościowe rzeczy, że polskie, ukraińskie, ale właśnie góralskie, w sensie tatrzańskie, czy podhalańskie, śląskie, czy podlaskie, a to jednak jest, te różnice są bardzo widoczne. Tym bardziej, wiesz, że tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o, nie wiem, kulturę góralską, to wiesz, ma na nią bardzo wielki wpływ ta kultura, wiesz, wołoska, czyli jakby, no, romańska było, nie było, wiesz, gdzieś tam w swojej, no, jakby z tą romańskością Rumunów, to jest też inna sprawa, no, ale okej, powiedzmy, że oni musieli sobie doromanizować język, żeby usunąć z niego słowiańskie naleciałości, ale wiesz, no, już podniewa Słowiańszczyzna z kolei, wiesz, z tymi wpływami orientalnymi, z tymi wpływami tureckimi, muzułmańskimi, ona ma już swoją jakość, wiesz, jakby Słowiańszczyzna śródziemnomorska, czyli chorwacka, jest jeszcze inna, jakby, wiesz, tam z kolei, jeżeli, wiesz, zapytasz Chorwata, z czym mu się kojarzy chorwackość, no to on będzie mówił o jakichś, wiesz, skałach, falach o niebijących, smaku soli w ustach, wiesz, takie rzeczy. Będzie tam trochę fantazjował o tym swoim, powiedzmy, tam rzekomo irańskim pochodzeniu, no ale jednak będzie o tym fantazjował językiem słowiańskim. Kiedy mojego znajomego Chorwata postawiłem przed takim obrazem, alegorią serbskości, która polegała na tym, co mniej więcej kojarzymy z słowiańskością, czy jakieś tam kłosy, wiesz, zapaśnice, chusty i tak dalej, no to on, co to, kurwa, Ukraina jest, wiesz, jakby, a to kawałek dalej. Zresztą tak naprawdę już sami w Sławonii chorwackiej miałby takie widoki, ale jeżeli, wiesz, ten sam Chorwat pojedzie już nie do Serbii, tylko powiedzmy gdzieś do Bułgarii czy do Macedonii, no to zobaczy coś o wiele bardziej, no, kojarzącego się już z jeszcze, wiesz, innym aspektem, że, wiesz, no jakby, no tutaj faktycznie trudno powiedzieć, co na przykład, nie wiem, zostało ze słowiańskości w Bośni, no, jakby poza językiem i, no właśnie, nie wiem czym, wiesz, polem, czasem, wiesz, malowanym zbożem rozmaitym, wiesz, ale to jest ciekawe, na przykład, nie, w Czarnogórze, która ma z jednej strony, wiesz, na wybrzeżu taką formę ewidentnie śródziemnomorską, włoskawą i tak dalej, chociaż tak naprawdę to niekoniecznie Włosi nadawali jej formy, tylko też Słowianie, którzy tam mieszkali, było, nie było, prawie, wiesz, półtora tysiąclecia. Ale jeżeli pojedziesz parę tam 10 kilometrów w głąb, do Cetinia i wchodzisz do Muzeum Kultury Ludowej, no to widzisz tam takie skrzynie, wiesz, ludowe, które w gruncie rzeczy mogłyby równie dobrze być na Białorusi stworzone, wiesz. No tak, no jakby, no ta Słowiańszczyzna naprawdę ma milion odsłon. Co dowodzi tego, że będę mogła robić odcinki jeszcze przez prawdopodobnie resztę życia. No tak, tak, bo tutaj masz przecież nieskończoną kopalnię tematów. Tak, i myślę, że to jest dobre podsumowanie. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.